Nissan Terrano. Fajna terenówka, rasowa. O, dobrej też marki, która już od lat produkuje terenówki. Dlaczego mówię, że to jest rasowa terenówka? No bo ma rozłączany napęd, ma reduktor, więc takie tam jakieś freelanderki czy coś nie ma do tego szans. Nie ma wiskozy, typowo mechaniczne załączanie, rozłączanie. Mogą być i sprzęgiełka, o tak jak tu, manualne czy automatyczne. Ale wszystkie te Nissanki Terrano, jedynka, dwójka, mają ten sam problem. Borykają się z korozją i to poważną korozją. Tu nie chodzi o taką korozję, o jak tutaj, że coś tam w powierzchu coś się dzieje, ale szczególnie chodzi o ramę. O ramę. Pokażę tutaj takie typowe miejsce, gdzie jedynki i dwójki Nissany, bo to wydaje mi się, że te ramy są te same. I te ramy właśnie korodują i pękają najczęściej tutaj nad tylnym kołem. Tu z tej strony akurat ta rama jeszcze się trzyma, chociaż na pewno jest zjedzona od środka i już nie ma, powiedzmy, tych 3 mm, tylko 2. Ale zaraz tutaj pokażę z drugiej strony. No ale o, tutaj możemy sobie popatrzeć nad kola. Niby to nie wpływa na komfort jazdy w terenie, bo tutaj akurat rama jest najważniejsza. No ale o, tu jest już tapicerka, także poważna korozja nadwozia. O, tu widzimy progi wewnętrzne, zewnętrzne. O, to jest właśnie słabość tych samochodów. I pokażę teraz taki tutaj takie miejsce typowe dla pękających ram. O, tutaj mamy akurat lewą stronę i tu dobrze widać, co się stało z ramą. Ona tutaj pękła. Pękła, ale dlaczego pękła? Dlatego, że już korozja od środka na tyle zjadła ten profil, że już do pęknięcia niepotrzebne było dużo. Jeden jakiś skok ze skarpy czy coś i pękło. I właśnie tutaj najczęściej Terrano jest, jakbyśmy kupowali to auto, tutaj warto właśnie zobaczyć, czy jest pęknięte, czy jest jakaś łata wstawiona. Jak jest łata wstawiona, z dobrego materiału, dobrze przetopiony spaw, jak najbardziej maszyna jest dobra i do użytku. Tutaj jeszcze z tyłu w kierunku już haka też ramy bardzo często są skorodowane i też warto sobie tam nawet pod spód wejść i oglądnąć. O, tutaj jeszcze pokażę, o, niby rama cała. Już też tutaj dziura wyskoczyła. Czyli ta rama ogólnie już jest podgryziona wewnętrznie. No to się dzieje, no niestety. Tych dziur tu jest tyle, tych otworów. Nie dziur, otworów fabrycznych jest tyle, że ta woda, błoto ma gdzie wchodzić. Ono tu sobie wchodzi, ale nie ma za bardzo kędy wyjść. I tam siedzi i gryzie. No szczególnie, bo tak jak tu widać, troszkę auto też pojeździło po soli, także wszystko wyłazi. O, tutaj jeszcze pokażę progi. No, tu akurat ten próg się w miarę trzyma, ale to jest złudzenie. To jest złudzenie, bo tam wewnętrzny na pewno już też będzie nieciekawy. Tutaj pokażę nad kole.
lewe nadkole. Oczywiście poza tym, że jest bardzo ostro, auto było eksploatowane, to nadkola też już są nieciekawe. Jeszcze pokażę od środka, od komory silnika. O tak tutaj wyglądają nadkola. O, drugie nadkole. O, tutaj już ktoś zastosował jakieś maskowanie. Także o, tam widać świat. Widać, co jest pod samochodem. No niestety, no tak są w terenówkach ogólnie jest i w Nissankach niestety też. Jeżeli jeszcze ważna sprawa, jeżeli byśmy kupowali Nissanka, warto znaleźć numery nadwozia, czyli numery ramy, bo niestety w tych autach często są już nieczytelne. No i wtedy jak kupimy, mamy poważny problem. W niektórych Nissanach, chyba w jedynkach, numery nadwozia są tutaj przy na ramię, ale przy przekładni kierowniczej. Spotkałem się, że tutaj były numery nadwozia. Ale w dwójkach jest inne miejsce. Nie wiem, czy to we wszystkich tak jest, ale najczęściej numery ramy są w tym miejscu. Po prawej stronie na ramie, po zewnętrznej stronie tak mniej więcej w połowie odległości między kołami przednim a tylnym. Tutaj o, są numery ramy. Bardzo ciężko je znaleźć, szczególnie jak jest auto już mocno podzewiałe i zabłocone. Ale może się okazać, że nawet jak znajdziemy to miejsce, to tego numeru już nie będzie, albo będzie nieczytelny. Jeszcze co by tu powiedzieć o zawieszeniu. Tutaj akurat już ktoś zastosował wzmocnione różne elementy zawieszenia i nie są to gumowe, tylko tak zwane chyba polibusze. Zawieszenie. To bardzo często właśnie są rozwalone tematy drążka tego tutaj drążka stabilizatora. Teraz o tutaj pokażę, też to jest właśnie tutaj łączniki stabilizatora. O, bardzo często to jest też wyrąbane. Sworznie górny i dolny też bardzo często są wywalone. No i jest trochę tych końcówek. O. Końcówek drążków, które niestety też o, się wybijają. No i tutaj o, na przykład ten wspornik tu jest akurat dobry, ale też często ze wspornikiem jest problem, tutaj ma luzy. No i co jest ważne, no zawsze jak kupujemy terenówkę, warto ją jednak sprawdzić, włączyć te reduktory,
sprzęgiełka i dobrze jest, jak jest zima, to można łatwo wtedy na śniegu zobaczyć, czy to koło się obraca, czy nie obraca. Można też koło podnieść do góry, włączyć sprzęgiełko, wyłączyć, pokręcić, czy ono zaskakuje, czy nie, załapuje, czy nie załapuje. Też dobrze jest o tym pamiętać, że jeżeli już wyłączamy napędy czy sprzęgiełka, zawsze jest dobrze troszkę cofnąć, żeby się te sprzęgiełka wyłączyły, bo nieraz się nie wyłączą i to koło wtedy nam jakoś dziwnie hamuje i no i wszystko psujemy, niszczymy. Jeżeli chodzi o silniki, to najczęściej silniki są 2.7. Chyba w jedynkach nawet były bez turbo, w dwójkach już raczej turbo i jeszcze często jest intercooler gdzieś tutaj taki na wierzchu. Tam mocy nie wiem dokładnie, nie pamiętam, ale mocy jest wystarczająco w tych silnikach. Bardzo fajne, udane silniki. Ładnie zapalają zimą. A jeżeli chodzi o benzynowe, to silniki 2.4 najczęściej są. W jedynkach są 8-zaworowe, w dwójkach, o tak jak tutaj, jest 2.4 12-zaworowy. No i ma troszkę tam więcej koników, ale też jest taki wolnoobrotowy, spokojny. Typowy do terenówki. Jeżeli chodzi o spalanie, diesle miałem chyba dwie takie terenówki z dieslem 2.7. No to przy, ja nie mówię tu o pojeździe takiej w terenie, ale takiej spokojnej na podjazdy gdzieś koło domu, to trzeba liczyć 12 litrów na 100 przy spokojnej jeździe. A w benzyniaku to w 15 litrach się nie zmieścimy. Nie zmieścimy. To będzie 15, minimum 17. Gazu nawet potrafi 20, zależy jeszcze jak zimą. O właśnie zimą tymi terenówkami musimy jechać na czterech napędach. Bo jak będziemy oszczędzać i włączymy tylko jeden napęd, to napęd jest tylny. I po prostu ta terenówka jest niebezpieczna. Niebezpieczna. To się jedzie tak jak polonezem. Gorzej się zachowuje niż przeciętne auto zwykłe. Z jednym napędem. Także trzeba jeździć już gorszym, jeżeli jest trochę ślisko czy troszkę śniegu. Trzeba jeździć na czterech napędach. I wtedy no automatycznie auto będzie nam więcej paliło, będzie to ciężej wszystko chodziło. Jeszcze tak powiem o dwójce, bo jedynka Terano to jest piękna karoseria. Ona robi wrażenie, że jest taki niski, szeroki samochód. No dwójka to taka jest już, robi wrażenie wyższej, a węższej. Ale to ogólnie chyba tylko wrażenie, bo rama jest ta sama, rozstawy mniej więcej te same. 15, 16 koła najczęściej są w tych terenówkach. No i to tam się w sumie nic nie różni między jedynką a dwójką. No dwójki, pierwsze dwójki miały te lampy takie pojedyncze. To jest akurat wersja lift. I tu z wersją lift powiem, że tu są najdroższe części, jeżeli chodzi o karoserię. Lampy tylne, o tutaj pokażę lampę tylną. O, ta lampa tylna, one nieraz jeszcze są w jakiejś tam, bo to chyba nawet nie jest lift, tylko wcześniejszy, ale wszystko pasuje. A w lifcie jeszcze są takie ramki tutaj. I to są bardzo drogie lampy, potrafią sobie nawet kosztować 1000 zł używane. No, ale tak przeciętnie
200-300 zł trzeba za lampkę dać. I wszystko, zderzaki, tak samo zderzaki. O, tutaj jest pomasakrowany zderzak. I taki zderzak do lifta jest no już bardzo drogi. Bardzo drogi. Tak samo przedni zderzak. Przedni zderzak, o tu też jest jakiś taki łatany. O, ale ten kierunkowskaz jest bardzo poszukiwany właśnie do lifta. Także to jest wersja, która była produkowana może ze 3 lata jakoś. I mało jest części używanych. I po prostu dlatego jest to drogie. Tak, jeżeli chodzi o nadwozie, to są wersja long i wersja krótka. No i tu bez porównania trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o jazdę w terenie, to wersja krótka. Wersja krótka jak najbardziej lepiej się sprawdza. Długi to nie dość, że więcej pali, bo jest jednak trochę cięższy. No ale też właściwości jezdne w terenie ma znacznie gorsze. Jeszcze są z różnymi tam daszkami, podwyższone i tak dalej. Są no, różne ciekawe wersje jeszcze. Nissana Terrano. Także tak coś tam powiedziałem o tym samochodziku. Pewnie nie za dużo. Na pewno samochód jest warty uwagi i daje dużo frajdy, dobre właściwości jezdne, ale niestety już ciężko znaleźć auto, które ma w miarę przyzwoitą karoserię, a już nie mówiąc o ramie. Ale jeżeli byśmy nawet kupili w takim stanie jak ten, warto mu dać nowe życie, troszkę poświęcić mu czasu, pieniążków, bo są to rasowe terenówki i myślę, że już za bardzo dobrych następców one nie będą miały. Już ten czas na dobre terenówki minął. Teraz przyszła moda na wylukrowane z klimatyzacjami, z bajerami, z czujnikami dodatkowymi różnymi. No niestety to się nie nadaje w teren i nigdy to już nie będą terenówki rasowe. Także jeszcze tutaj z tymi terenówkami zawsze dojdziemy końca, z tymi silnikami, z tą elektroniką. No niby coś tu już jest tej elektroniki, ale zawsze tu idzie dojść z tym końca. Czyli w dieslu 2.7 jak najbardziej wszystko idzie z tym dojść końca. Jest to motoryzacja bardzo wysokiej klasy. Nie są to prototypy, bo były produkowane przez wiele lat. A teraz nowszą terenówkę kupimy na Common Railu. Oczywiście będzie to prototyp, bo za prawdopodobnie jak my to kupimy kilkuletnie, to już z częściami nawet będzie problem, bo weszła pewnie nowsza wersja układu paliwowego i już będzie następny problem. Także ratujmy jeszcze te staruszki, bo są to poczciwe maszyny, łatwe do naprawy, można drutem, sznurkiem coś podratować i do domu dojechać. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.